Szanowni Państwo, to co tutaj się wydarzyło jest taką bezpośrednią informacją i przykładem. Jeżeli ktoś Polakom zrobi krzywdę, jeżeli ktoś będzie rządził przez lata w Polsce i będzie złym premierem, prezydentem, złym człowiekiem, złym urzędnikiem, wtedy my przyjdziemy, przyniesiemy krzyż przed jego urząd, przed jego dom, przed szkołę, gdzie uczą się jego dzieci, wszędzie tam, gdzie będzie działo się dla Polaków coś ważnego, a ostatnio dzieje się wiele ważnych rzeczy przeciwko Polsce. Tam Polacy będą stawiali krzyż, będą przychodzili i to będzie się działo i w Polsce, i poza granicami państwa polskiego. I ci ludzie, którzy brali udział w tych przemianach, które już 20 przeszło lat w Polsce się dzieją, po tak zwanym okrągłym stole, już wyszło szydło z worka. To były złe przemiany. Polska na tym przegrała, wiele pokoleń zostało zmuszonych do emigracji, wiele polskich rodzin zostało zmuszonych do antykoncepcji, jest zmuszanych ekonomicznie do antykoncepcji, do zmniejszenia ilości ludzi w Polsce. Działania, które mają za zadanie, żeby jakiś naród ograniczył swoją liczebność, nazywają się bardzo prosto – wojna. Nam ktoś prowadzi w Polsce od wielu lat wojnę. Znam takiego człowieka, jest docentem informatyki, cybernetyki społecznej, nazywa się Józef Kosecki, który mówi wprost, w Polsce prowadzi się wojnę informacyjną, gdzie rozbiór, zniszczenie państwa i zniszczenie narodu nazywa się eufemistycznie, też trudne słowo, przemianami okrągłostołowymi, wchodzeniem do Europy, nowoczesnością, a to nie jest żadna nowoczesność, jest to antypolonizm, jest to po prostu antypolonizm, któremu my tutaj przed krzyżem, z krzyżem właśnie przychodząc, przed Sejm mówimy dosyć. Ci ludzie, którzy zrobili krzywdę Polsce i robią ją i będą robili, nie ujdą, nie ujdą, będą ukarani, ponieważ Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze, i ci ludzie, którzy zrobili nam tyle krzywdy, będą ukarani. I ten krzyż jest zapowiedzią kary, straszliwej kary dla nich za to zło, które nam uczynili, za niegodziwość. I no właśnie, to trzeba dzisiaj w tym miejscu powiedzieć. Bardzo proszę, Januszu, żebyś teraz ujął krzyż, czyli przekręć kamerę płynnym ruchem. Tak jest. I ten obraz, właśnie obraz krzyża, miejcie przed oczyma. Zdrajcy, oszuści, antypolacy, krzywdziciele narodu, wy, którzy zmuszacie polskie rodziny do antykoncepcji, aborcji i emigracji, wy, którzy podnosicie rękę na starych ludzi przez utrudnianie im życia, przez skracanie im życia na różne, za pomocą różnych działań administracyjnych, wy będziecie ukarani. I dzisiaj, 8 listopada 2011 roku, te słowa przy krzyżu, przed parlamentem muszą wybrzmieć. Muszą wybrzmieć i wybrzmiały. Niezależnie od tego, czy usuniecie krzyż z sali obrad, czy on tam zostanie, ten krzyż zawsze będzie wołał o prawdę, o dobro, o Polskę. Szanowni Państwo, ja chyba mam pełne prawo do tego, żeby coś powiedzieć bardzo poważnego. Otóż tu, z tego miejsca dzisiaj, ogłaszam zwycięstwo narodu, ogłaszam zwycięstwo dobra, ogłaszam zwycięstwo ludu Bożego, który obronił po raz kolejny krzyż. Raz 3 sierpnia, w spontaniczny sposób, został obroniony krzyż smoleński. I tam były słowa, słowa zapewnienia, że z tamtego miejsca, z miejsca znaczącego, będzie toczyła się rewolucja społeczna, będzie postępowała etyka w kierunku narodu i w kierunku państwa. Dzisiaj, 8 listopada 2011 roku, młodzi ludzie maszerują ulicą Wiejską pod adresem 6-8 stoją obywatele Rzeczypospolitej, którzy podjęli protest w obronie krzyża. I ten krzyż zostanie obroniony. Dziękuję Wam za to, że przyczyniliście się do tego, że krzyż został na sali sejmowej. To jest sukces. I jeśli będzie ktoś tworzył jakąkolwiek krucjatę, to proszę pamiętać,
że zaczęło się od słów Rondzie Krzyża od Giemontu do Bałtyku. I są to słowa powiedziane przez Jana Pawła II na Krzeptówkach 6 czerwca 1997 roku. Te słowa muszą być przewodnie i jednocześnie tutaj wyrażamy swoją obywatelską dumę z tego, że wypełniamy testament papieża Polaka Jana Pawła II.